Nie, no będąc na scenie nie poznałem, raczej się zawiodłem na przyjaciół, takich tak zwanych przyjaciołach. Miałem wiele przypadków, tak naprawdę chłopaki ze Wzgórza wiedzą, o czym ja mówię, Borikson i cała reszta. Tak naprawdę wielu ludziom pomagałem przez całe swoje życie. W momencie, kiedy opadają emocje i zaczyna się myśleć, wtedy przychodzi chwila na taką refleksję i wtedy wszyscy widzą, o co tak naprawdę chodzi, nie? I dużo miałem tak, że starałem się ludziom pomagać, ale przyjaźnie wszystkie tak naprawdę w polskim show biznesie, w ogóle przyjaźnie w środowisku zawsze kończyły się fiaskiem. Nigdy tak naprawdę przyjaciół prawdziwych to tak naprawdę poznałem w Kielcach, kiedy się wychowywałem i do dzisiaj tak jak Jacek Kuliński, z którym całe życie jestem. Może nie widujemy się tak często, jak normalni przyjaciele się widują, ale zawsze wiemy, że jesteśmy jednymi z najlepszych swoich przyjaciół przez całe swoje życie. Bez względu na to, czy się widujemy raz na rok, raz na miesiąc, czy raz na tydzień. Wiemy, co przeszliśmy przez całe. To jest mój prawdziwy przyjaciel. Moja kobieta jest moim takim spotkaniem tego, ale to są ludzie spoza, tak naprawdę spoza tak zwanego show biznesu. W show biznesie nie ma chyba miejsca na przyjaźń. Prędzej czy później ludzie się sprzedają nawzajem. Jest to jednak, kurwa, wiesz, w tym to jest taki. Ludzie trochę, nie wiem, walczą o swoje, czasami, to jest w jednym filmie ktoś powiedział kiedyś, jak człowiek traci orientację, kaczka traci orientację, to nurkuje dupą w dół. I tak się bardzo często w tym show biznesie dzieje, że ludzie bardzo często próbują nurkować dupą w dół. Potem przychodzi czas, tak jak mówiłem, na refleksję, przepraszanie i tak dalej, ale to już jest po poptokach, no tak jak mówiłem, no ja z wieloma moimi przyjaciółmi, z którymi, kurwa, przeżyłem wiele fajnych momentów, a nie są już moimi przyjaciółmi, już nigdy przyjaciółmi nie będziemy, mimo że tak naprawdę był moment, kiedy byliśmy zajebistymi kumplami, zajebistymi. I to wszystko poszło się jebać tylko dlatego, że ktoś zwariował na punkcie złotówki. No i tak to jest. To są takie tak zwane tajemnice Poliszynela, na układy staram się nie chodzić. Jeżeli chodzi o operę leśną, wystąpiłem tylko z uwagi na Monikę Brodkę, którą bardzo lubię, uwielbiam i Monika, kocham cię, naprawdę jesteś fajną dziewczyną. Nieraz pewnie coś razem zrobimy. I wystąpiłem dla niej. Tak naprawdę to był nie mój występ, to był występ mój gościnny u Moniki. Pokazałem się z jak najlepszej strony. Tak samo jak jedna dziewczyna. Natomiast jeżeli chodzi o Shibuya, Shibuya zrobiłem dla mojego przyjaciela Deryla. Tak naprawdę proponował mi tą Shibuję pół roku. To żadna tajemnica. Na stronach internetowych opisałem zresztą to, dlaczego wziąłem udział w Shibuji. Nie podoba mi się ten program. Ten program jest chujowy jak flaki z olejem, naprawdę. I nigdy tego nie ukrywałem, mówiłem to wszystkim ludziom, którzy w Vivie pracują, że nie podoba mi się ten program na maksa. Pół roku z Derylem rozmawiałem, Deryl jest szef, tam kolesiem od marketingu. Łączy nas jakaś przyjaźń od wielu lat, tam jeszcze z 90. lat. I stwierdziłem, że zrobię to dla Deryla. Zapytałem się go, czy aż mu tak bardzo zależy na tym, żebym wszedł do Shibuya i według niego aż to tyle zmieni w tym programie. Stwierdził, że bardzo mu na tym zależy i mówię uczciwie, nie wziąłem za to nawet złotówki. Nawet za niektóre taksówki, które mi dojeżdżałem na nagranie tego programu, płaciłem sam. Więc zrobiłem to z czystej przyjaźni. Nie ma to związku ani z pieniędzmi, ani z układami, ani z pójściem na jakikolwiek, tak jak mówię, bliżej nieokreślony układ. Sram na układy, robię tak jak mówiłem już w życiu, to co mi podpowiada mój własny rozum i moje serce. I tak samo było z tymi pomysłami. No. Brodka to typowy występ właśnie dla niej, a Shibuya to jest prezent dla Deryla. Lubię robić prezenty moim znajomym, o czym bardzo dobrze wiedzą. O, dotknąłem po wyborach, tym bardziej, że głosowałem na partii, która wygrała. Tak naprawdę cały naród obdarzył ich bardzo dużym kredytem zaufania. Mam nadzieję, że tego nie spierdolą i wyciągną wnioski. Myślę, że już gorzej nie będzie. Powiem może dziwną rzecz. PiS zrobił jedną bardzo ważną rzecz w Polsce. Mianowicie strasznie zarzucił kagańce i skrócił politykom. Podoba mi się prowadzenie ich na smyczy. Jaram się. Oni najpierw się przez czasy PiSu promowali się. Oni przecież to, kurwa, politycy w tym kraju są największymi gwiazdami show biznesu, człowieku. Oni codziennie są w jakimś show i codziennie o tym napierdalają. Natomiast dzięki PiSowi, mimo że nie przepadam za tą partią, nie lubię jej, ten kaganiec na nich się zacisnął i trzymamy ich na smyczy jako naród. Tak naprawdę to, co im się wydawało takim fajnym kabaretem, w którym się mogli popisywać, nagle stało się tak naprawdę ich trochę areną, na której, kurwa, oni muszą kurwa, odpowiadać za swoje czyny. I w
tej chwili przez to, że tak bardzo musimy im patrzeć na ręce, mam nadzieję, że nic aż tak złego nie wydarzy, no bo naród w końcu się wkurwi i rozjebie ich wszystkich. Ja będę szedł na czele tego pochodu, jeżeli taki pochód będzie miał miejsce, kiedy kurwa zjebią to po raz kolejny. Także PO dostało duży kredyt zaufania. Mam nadzieję, że nie spierdolą tego, bo to jest nasz kraj. To jest tak, jakby ktoś... Nie można, kurwa, przyjść komuś do domu i nasrać na środku dywanu. No jest to, kurwa... No nie eleganckie, nie? Nasrać komuś. No to wiesz, śmierdzi i tego. To tak samo nie chcę, żeby politycy mi srali, bo Polska to jest mój dom. To jest twój dom, każdego z nas. Więc jeżeli przyjdzie kolejny polityk i nasra mi na dywan, to tym gównem zajebie mu w ryja. I tak powinno być w tym kraju. No i mam nadzieję, że to, co zrobił PiS dobrego, to jest to, że kurwa krótko ich się będzie teraz trzymało na smyczy. Będą kraść, to będą za to odpowiadać.